Pozostajemy w temacie turystyki. Okazałe pałace wiekowe, kościoły czy malownicze miasteczka o średniowiecznym rodowodzie. To tylko niektóre atrakcje turystyczne, jakie skrywają tereny dawnego księstwa Nyskiego. Ich potencjał i walory w ramach szkolenia poznają przewodnicy, właściciele biur podróży i organizatorzy wycieczek z całej Polski. Katarzyna Polaczek. Jeńców. W barakach mogło się ponieścić tylko kilkadziesiąt tysięcy. Dużo więcej jest na terenie obozu. Tak... Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach to jeden z najważniejszych punktów na turystycznej mapie powiatu Nyskiego. W programie nie mogło więc zabraknąć nie tylko zwiedzania muzeum, ale także terenów dawnego obozu jenieckiego. Wcześniej grupa miała szansę m.in. odwiedzić barokowy kościółek w Ścina Wiennyskiej. Jest to bardzo dobra forma i promocji dla naszych miejscowości i miast, ale przede wszystkim też ożywają miejsca mniej znane. I właśnie to też jest naszym celem, aby takie miejsca pokazywać, gdzie się rzadziej jeździ, gdzie się po prostu rzadziej przebywa. Trwającym dwa weekendy szkoleniu udział bierze niemal setka przewodników i przedstawicieli branży turystycznej z całego kraju i Czech, którzy w nadchodzącym sezonie będą prowadzić na terenie Opolszczyzny zorganizowane wycieczki. Choć według badań GUS Opolszczyzna jest dziś najrzadziej wybieranym przez rodaków kierunkiem do zwiedzania, potencjał jest ogromny. Powiem szczerze, jestem zachwycony i zafascynowany historią Opolszczyzny jako części wydzielonej z szeroko pojmowanego Śląska. No i nie mamy chyba równie piękniejszego zabytku zachowanego, jeżeli chodzi o te elementy, jak Twierdza Nyska, tak, ponieważ we Wrocławiu ona się chociażby nie ostała. Mamy chociażby zamki budowane w, przez biskupów jak Otmuchów, czy chociażby Pałac Kopice. Którego skomplikowane dzieje także mieli szansę poznać uczestnicy szkolenia. Kurs rozpoczął się od zwiedzania samej Nysy. Mamy też bardzo dużo e, przepięknych e, pałaców, zamków, zamek w Odmuchowie, jako kaszczelania odmuchowska, gdzie tak naprawdę historia księstwa nyskiego się rozpoczęła. E, pałac właśnie tutaj w Kopicach, w Jędrzejowie, czy, w, e, czy w, w Biechowie pod Nysą, to są naprawdę ogromne perełki. Opolszczyzna przede wszystkim ludzi, przynajmniej według mnie, zachwyca tym, że ma dużo małych, nieznanych nikomu e, smaczków, które warto naprawdę pokazywać, bo pokazuje historię tej ziemi. A o tym, że zainteresowanych nie brakuje, świadczy chociażby prężny rozwój niskiego oddziału PTTK, który zrzesza już tysiąc członków. Tych ciekawych rejonów opolszczyzny jest naprawdę wiele. Znając historię Opolszczyzny i mając na względzie choćby walory turystyczne, jest tego bardzo dużo, ale akurat księstwo nyskie należy do tych jednych z najbogatszych, o ile nie najbogatszych, pod względem ich historycznym i obecnych atrakcji turystycznych, które tutaj się znajdują. W następny weekend przewodników czeka zwiedzanie kolejnych atrakcji zlokalizowanych na terenie dawnego księstwa Nyskiego, tym razem po stronie czeskiej. Katarzyna Polaczek, kurier Opolski.